Ale po coś to narzędzie mamy. A jak taką bryłę zrobić w komputerze? Ktoś umie? Jak się ma dobry program, to bardzo łatwo i bardzo szybko. Jak się nazywa ta bryła, wiecie? Walec. To w podstawie ma walec. Co to jest? Koło. No jak z koła zrobić walec? Jak zobaczyć walec z bliska? No, trzeba go sobie trochę poobrazić, jak on wygląda. Prawda? Kto idzie? Koło? Kule widzimy w środku. Dobrze. A co tu powstanie? Dobrze. Co powstanie? Zobaczymy? Jasne. To było wam wygodniej, żebyście dobrze widzieli. No to teraz. Dziękuję, że nas dzisiaj odwiedziliście. Wy fizyki jeszcze nie mieliście, prawda, w szkole, ale mieliście taki przedmiot jak przyroda. I tam parę takich pojęć fizycznych pewnie było. Panie, chciałbym wam dzisiaj zademonstrować parę doświadczeń o gazach, o tym, co może powietrze. Nawet byśmy sobie delikatnie spróbowali wyjaśnić, dlaczego tak to się dzieje. Ale za początek miałbym dla was taki konkurs w sumie, dobrze? Kto szybciej wydmucha ping-ponga z lejka? Lejki są czyściutkie. Spróbujcie. Bardzo proszę, panowie, możemy pierwsi. I może ktoś jeszcze. Czy tylko, no? Bardzo proszę. Chodźcie, no. Próbować. To pierwszy był na proszę. Proszę. Wziąć sobie ping-ponga, lejek. Ale chwileczkę, ale będziemy razem pochali. Wiesz, ping-ponga, lejek, dziewczyny. Stańcie w środku, proszę do klasy. Odwróćcie się. Lejki są czyste. Jeszcze ktoś, bardzo proszę. Kto jeszcze chce spróbować? Nie, może postawcie się tutaj, żeby was cała klasa widziała, okej? Stańcie sobie tutaj. No. Czekajcie, jeszcze poczekamy. No ja może stanę tam. Uważajcie, żeby na was nie poszedł taki pomnik. No, raz, dwa, trzy. Kto pierwszy? A do góry, do góry, do góry. Użyte proszę tutaj dać, dobrze? Lejki tu użyte na niebieskim. Ping-pongi z pomiotem proszę. Tak. Coś wam powiem. Widać, że będą trudno i to daje jak raz słyszy. Pacher się pali, ale się nie spali. Język angielski u nas jest podzielony na grupę, a więc maksymalnie 15 osób w grupie, ewentualnie mniej. Tutaj jest 15 stanowisk, jest to sala typowo wymowy języka angielskiego, więc to muchawki. Słuchajcie tekstów, które macie w podręcznikach, do podręczników otrzymujecie płyty i z tych podręczników i z tych tekstów te teksty słuchacie na słuchawkach. Beata Józków i uczę w tej szkole historii, wiedzy o społeczeństwie i tego przedmiotu jak wychowanie do życia w rodzinie. Na pewno zauważyliście, że weszliście do klasy historii, ponieważ jest ona bardzo ładnie udekorowana i na tamtej ścianie widzicie obraz,
który został namalowany na płótnie w ubiegłym roku przez uczniów naszej szkoły. Był on realizowany razem z panią z klubu gimnazjalisty Bogusią Gawlak-Pokrywką i na pewno znacie osoby, uczniów naszej szkoły, które realizowały ten projekt. Była to Ania Ostrowska, Agnieszka Ładabinkowska, Alicja Dudziak, Ola Orzelska, Ewelina Ostrowska i Paulina Płońska. Obraz ten przedstawia Chrzest Polski. Natomiast na tej ścianie zupełnie inną techniką jest wykonany obraz. Jest to obraz drukowany, a powiedzcie mi, co przedstawia? Malbork. Tak, zamek Malbork. Byli co niektórzy, którzy uważali, że jest to Wawel, co jest oczywiście nieprawda, bo jest to zamek Malborku. Na tej ścianie widzicie chorągwie z okresu Polski, Piastów. Zachęcam Was, żebyście przyszli do tej szkoły, ponieważ jest to szkoła, która jest bardzo dobrze wyposażona. W klasie jest telewizor, jest wideo, jest DVD. Ta klasa również zostanie wyposażona w tablicę interaktywną. W naszej szkole realizowany będzie w przyszłym roku projekt wymiany polsko-ukraińskiej. To znaczy, że uczniowie z naszej szkoły również będą wyjeżdżać na Ukrainę w ramach wymiany młodzieży. Organizujemy w naszej szkole również wyjazdy letnie za granicę. Są to kolonie i w tym roku odbędzie się kolonia do Włoch. Zachęcam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy również szkołą, która w ubiegłym roku uzyskała najwyższe wyniki w egzaminie gimnazjalnym. Bierzemy udział w wielu konkursach, mamy laureatów w tych konkursach, więc myślę, że uczenie się w tej szkole jest zwykłą przyjemnością, prawda? Książek, który liczył kolegów. 7000 książek. Tu znajduje się zbiór książek podręcznych do korzystania na miejscu. Zalany jest głównie zaczyny, które można się uczyć, przebrać na wizję i czy korzystać z podręczników. Przejdę teraz do czytania. Już? Dziewczyna mało powiedziała.